Przechodzimy do następnego punktu. Informacja burmistrza z podjętych rozstrzygnięć w okresie międzysesyjnym. Koledzy, Państwo otrzymali informacje na ten temat i proszę, czy są uwagi, pytania. Radny Wojnarowski, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, ja tutaj oczywiście starałem się analizować wszystkie materiały na sesję, aczkolwiek na mojej skrzynce mailowej nie znalazłem informacji o działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym. Jedyne co dotarło na moją skrzynkę, panie przewodniczący, to tylko uzupełnienie od jakiejś tam daty, ale proszę mi pokazać z łaski swojej, w którym momencie informacja została przekazana. Nie wiem jak reszta radnych, ja takiej informacji nie znalazłem. Tylko uzupełnienie. Proszę o sprawdzenie, czy radni otrzymali, za chwilę będzie odpowiedź. Pan radny Walicki, proszę bardzo. W tym uzupełnieniu była taka informacja ostatnia, ostatni punkt, że powołuje się zespół do spraw przeprowadzenia przetargu na oświetlenie drogi Harbielin-Jarnutówek, czyli wykonanie tam linii kablowej. Czy my będziemy tam jakąś linię kablową na wzdłuż tej drogi budować i tą drogę będziemy oświetlać? Skoro w mieście i na wsiach mnóstwo jest punktów, gdzie ludzie mieszkają i się nie są oświetlane. Proszę o to. A czy w międzyczasie ja tak prywatnie czekam na odpowiedź, czy koledzy radni otrzymali tę informację z działalności burmistrza? Czytali koledzy? Uzupełnienie. Uzupełnienie było. Uzupełnienie, ale pytam o informację z działalności burmistrza. Konkretne informacje, nie uzupełnienie. Koledzy otrzymali, czytaliście? I koleżanka, przepraszam? No więc jak nie było, no to o czym to rozmawiamy teraz? No to za chwilę będzie pan kierownik można sprawdzić. To proszę panie burmistrzu o odpowiedź. Chciałem powiedzieć. Przetarg został ogłoszony na wykonanie oświetlenia w Harbinie w części, gdzie jest zabudowa. Nie mówimy o oświetleniu terenów niezabudowanych, mówimy o końcówce terenów zabudowanych przed torami. Tak, Ostatnie Siły Przetargowe pozwoliły ogłosić przetarg na wykonanie oświetlenia w tej części, że wracając drogą, było też oświetlenie w tej części, gdzie nie ma oświetlenia, ale nie mówimy o obszarze niezabudowanym, o toru do Jarnutówka. Dziękuję bardzo. Pytanie jeszcze? Tam jest jeszcze. Proszę. Mowa o Konradowie, to też w obszarze zabudowanym? No bo tam pisze działka Konradów też. Ale obręb tam jest. Proszę bardzo. Prawdopodobnie mówimy o Harbinie, natomiast administracyjnie być może ostatnia działka przed torami przynależy do Konradowa. Mówimy o Harbinie. Dziękuję bardzo. Za chwileczkę będzie sprawdzone, czy otrzymaliście pierwszą część informacji burmistrza. Zaraz sprawdzimy. Nie było. No, jeżeli tak, to przepraszam, jak ktoś? Nie sprawdzałem akurat wysłanych. Nie wysłała. No ale w punkcie to jest to, że się nie jest. Albo go wycofujemy, albo... To nie zostało jednak wysłane, tak? Razem z pełnymi materiałami nie zostało. No ja nie sprawdzałem, bo ja otrzymałem pakiet materiałów na biurko, te, które mają iść do radnego i dlatego nie sprawdzałem, czy dotarło do Was akurat wszystkie te informacje. Jeżeli trzeba dzisiaj, to ksero. Na przyszłą sesję. Albo na przyszłą sesję otrzymacie tą informację i pyta się mogą być. Albo dzisiaj będzie... nie zabierajmy po prostu zdania na ten temat. No właśnie, dzisiaj oczywiście, że nie przyjmujemy. Przejdźmy do następnego punktu. Ale tego nie przyjmujemy, także ta informacja będzie na przyszłą sesję. Na przyszłą sesję. No przepraszamy za małe niedociągnięcie, no ale czasami tak się zdarza. Się pracuje, to się zdarza. Tak jest. Ale nie jest, no to już nie ma.